Stowarzyszenie Filmowców Polskich po raz kolejny zorganizowało duże branżowe forum, podczas którego omówiliśmy kluczowe tematy dla naszej branży. Spotkanie pod tytułem Nowa Rzeczywistość zgromadziło przedstawicieli wszystkich najważniejszych instytucji, sekcji w naszej branży filmowej. Były bardzo zażarte dyskusje, panele tematyczne nie kończyły się. Trzeba było przerywać, prawda, ze względu na upływający czas. Także bardzo się cieszę, że były tak żywe i zażarte dyskusje, że mogliśmy wymienić poglądy na tematy różne, na naszą bieżącą sytuację, na to, co się dzieje, a przecież sytuacja jest bardzo ciekawa. Kończy kadencję stary rząd, rozpocznie za chwilę kadencję nowy rząd, a nasze problemy pozostają te same, nierozwiązane i trzeba będzie w przyszłości znowu walczyć o swoje. Jesteśmy po pierwszym panelu. Spotkaliśmy się z członkami stowarzyszenia, z przedstawicielami zarządu SFP. Na spotkaniu rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby nasza działalność była jeszcze bardziej angażująca i jeszcze bardziej potrzebna dla przedstawicieli filmowców na różnych etapach ich karier i ich rozwoju zawodowego. I to, wydaje się, najbardziej się wybijało w tej dyskusji. Rozmawialiśmy o kwestiach legislacyjnych, które nas wszystkich dotyczą, a które w okresie powyborczym są bardzo istotne. Rozmawialiśmy o 15-leciu Studia MUNKA. Rozmawialiśmy o tym, co jako stowarzyszenie możemy oferować naszym filmowcom. O domach pracy twórczej, o programie scenariuszowym. Rozmawialiśmy o wszystkich tych stypendiach, które pozwalają im skupić się na tym, co jest w ich zawodzie najważniejsze, czyli na pracy kreatywnej. Podsumowanie ostatniego roku w Studio MUNKA chciałbym zacząć od filmu Damiana Kocura Chleb i Sól, który mimo że debiutował we wrześniu tamtego roku na Festiwalu w Wenecji, gdzie dostał nagrodę, cały czas jeszcze w tym roku dostawał wiele nagród, był w programach wielu festiwali polskich, zagranicznych, zdobył 30 kilka nagród. I w tym na festiwalach także prestiżowych. I myślę, że to jest taki film, który jest naszą wizytówką tamtego roku, Studia MUNKA. W tym roku mamy też taką wizytówkę, też z tego samego programu 60 minut, debiut, który miał prapremierę na festiwalu filmowym w Gdyni, gdzie otrzymał 6 nagród, Tyle co Nic, Grzegorza Dębowskiego. To jest film, który po prostu jest też, co dla nas jest bardzo istotne, gdzieś określany przez krytykę jako taki bardzo ważny głos, także w dyskusji społecznej i politycznej na temat tego, co się dzieje jak gdyby w naszym kraju. W tym roku też w bardzo szybkim tempie, błyskawicznym właściwie, zrealizowaliśmy zdjęcia i skończyliśmy film właściwie na styk z Festiwalem Filmu w Gdyni, gdzie była prapremiera w głównym konkursie. To był nasz drugi film Studia MUNKA w konkursie głównym w Gdyni. Horror Story od Jana Panela. Czarna komedia, ale z bardzo mocnym podtekstem społecznym. Bardzo zabawna, mimo że świat, który pokazujemy, nie jest bynajmniej optymistyczny, ale bardzo dobre przyjęcie w Gdyni publiczności, która odkryła w tym filmie podkłady wielkie komizmu. Zależało nam trochę, żeby też w MUNKU odnawiać jak gdyby gatunki tradycyjne, które gdzieś, mamy wrażenie, utknęły w jakimś takim martwym punkcie. Komedia polska, która miała kiedyś wielką tradycję, gdzieś się zagubiła. W panelu Nowa Rzeczywistość, regulacje legislacyjne. Temat dotyczył legislacji i zadań dla całego środowiska filmowego, żeby sformułować konkretne postulaty legislacyjne na pierwsze 100 dni nowego rządu, a także chcieliśmy porozmawiać w ogóle o wszystkich tematach prawnych, które będziemy zgłaszać do nowego ministra kultury, czyli taki swoisty program środowiska filmowego dla nowej władzy, dla nowego Ministerstwa Kultury, dla celów właśnie branży filmowej. Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego nie przyjęta przez poprzedni rząd, teraz będzie pewnie wracała na agendę. Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Lewica uczyniły z tej ustawy jeden ze swoich postulatów. To był w zasadzie jedyny postulat w kampanii wyborczej dotyczący kultury, który gdzieś tam się przebił. To niestety pokazuje, że kultura nie była istotna dla partii startujących w wyborach, ale cieszymy się, że chociaż o tym temacie wspomniano. Tutaj pewną kontrowersję może budzić sposób finansowania Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych, wsparcia dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych artystów, bowiem poprzedni projekt przygotowany przez rząd PiS zakładał, że finansowanie ma pochodzić z zaktualizowanej opłaty od czystych nośników, natomiast Koalicja Obywatelska postuluje, by środki znalazły się poprzez likwidację funduszu kościelnego. To by było bardzo złe rozwiązanie, no bo skłócilibyśmy się tutaj z Kościołem i wydaje się, że te środki powinny być znalezione gdzie indziej. Temat samoregulacji rynku, który był dzisiaj poruszony w trakcie konferencji SFP w Serocku, no wywołał duże emocje oczywiście, no bo to jest taki temat, jak pogodzić interesy wszystkich zainteresowanych stron, czyli i twórców, i producentów. No ale wydaje mi się, że gdzieś tam powoli dążymy w stronę jakiegoś konsensusu wspólnego. Oczywiście to nie jest łatwe, więc zawsze to będzie wywoływać taką szeroką emocję. Rozmawialiśmy o samoregulacji i przede wszystkim o opracowaniu kodów i porozumień pomiędzy pracownikami naszego sektora audiowizualnego, filmowego, a producentami. Zawsze w tym naszym dyskusjom towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie. Z tego się cieszę, że jednak środowisko się garnie, chce o sobie decydować, chce dyskutować o naszej przyszłości i chce przede wszystkim wspomagać nas w tej walce o nasze interesy. To spotkanie pokazało, ile rzeczy o sobie nie wiemy. Tak jakby pojawiły się dziury w komunikacji i wiemy, gdzie te dziury są i teraz już wiemy, jak można je zaszyć albo nawet zlikwidować. I to jest szalenie istotne. Okazało się, że organizacje wzajemnie nie wiedzą o swoich kolejnych ruchach. Może wiedzą dużo, ale nie wszystko. I to spotkanie ujawniło te deficyty i dzięki temu można będzie naprawdę łatwiej się dogadać. Zwłaszcza, że przed nami jest mnóstwo ustaw, dyrektyw, ale także regulaminów naszych wewnętrznych do wprowadzenia. Panel dotyczył sztucznej inteligencji. Udział w nim wzięli przedstawiciele branży filmowej, związki, gildie, ZAPA. Między innymi Gilia Scenarzystów Polskich, którą reprezentuję, która zainicjowała temat w branży, który w tej chwili wzbudza wielkie emocje. Jedni uważają, że to jest koniec twórczości artystycznej, koniec filmu. Inni uważają, że jest to po prostu narzędzie jak każde inne, które daje wiele możliwości, ale jak dzisiaj dowiedzieliśmy się też wiele zagrożeń, bo wszystko to, co jest atrakcyjne, choćby wyprodukowanie filmów, w tym aktorzy grają po polsku i po współpracy z AI grają po angielsku i nie ma śladu w ich mimice, jest fascynujące, ale jest też przerażające. Bo nagle się okaże, że niepotrzebny jest aktor, niepotrzebny jest reżyser. Wszystko to można zrobić AI. I dyskusja była bardzo gorąca, czy oprócz tego, że się boimy, czy tam nie chcielibyśmy, żeby nas zastąpiono, to też nie chcielibyśmy, żeby nie był potrzebny proces twórczy. Bo to jest nasze życie, to jest nasza pasja. Ja może bym chciała, żeby było mi łatwiej wykreować jakąś bardzo fajną historię i może chciałabym znaleźć jakieś fajne sposoby na to, ale bardziej szukałabym w rejonie, jak poszerzyć swoje możliwości twórcze, artystyczne, jak zwiększyć swój talent, jak zwiększyć swój potencjał, niż jak uczyć się promptów do rozmawiania z tosterem, bo tak nazywam sztuczną inteligencję. I widzimy w tym zagrożenie, że przerażeni AI bądź zafascynowanie AI, możemy zapomnieć o tym, co jest najważniejsze w tym procesie. Twórczość. Bo AI, jak wiemy, jest modelem językowym, który jest karmiony ogromną ilością danych, przeogromną, coraz większą. Ale co on robi? On tylko kompiluje. Oczywiście błyskawicznie i może błyskotliwie, ale kompiluje. Czasami zmyśla. Czegoś nie wie, to wymyśli. I bez człowieka to jest czasami, to jest właściwie bezwartościowe. Ostatni panel poświęcony był rozmowie o prawdziwych osobach przedstawianych czy w literaturze, czy w filmach. Rozmawialiśmy o ochronie dóbr osobistych tych osób, ewentualnie potencjalnych zagrożeniach. Tutaj pytania z sali bardzo ciekawe i mnogie dotyczyły najróżniejszych przypadków, kiedy filmowiec może skorzystać z biografii bądź reportażu dotyczącego osób prawdziwych. Rozmawialiśmy też o postaciach fikcyjnych i możliwości ewentualnie ich inkorporowania w filmach. No i oczywiście też tutaj były pytania dotyczące orzecznictwa w tym zakresie, więc przybliżyłam takie trzy chyba najgłośniejsze ostatnimi czasy orzeczenia sądów polskich dotyczące wykorzystywania właśnie historii z życia prawdziwych osób. Rozmawialiśmy też tak, zwróciliśmy uwagę, że że trzeba rozróżnić w ogóle prawa autorskie i w ramach praw autorskich autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste od dóbr osobistych, które są w zupełnie innym miejscu regulowane przez nasz system prawny, no ale przede wszystkim jakby nakierowane są na ochronę innych wartości. I w przypadku dóbr osobistych, no to szczególną uwagę poświęciliśmy prawu do wizerunku, prawu do cześć jako dobro osobiste, dobre imię, ochrona dobrego imienia, także no i oczywiście kult po osobie zmarłej, pamięci po osobie zmarłej, to właściwie temu poświęciliśmy dzisiejszy panel, rozmowy o tych prawach.